Dzisiaj sobie przeanalizujemy bardzo fajny zasilacz, bardzo ciekawy. Jest to model od Endorphy Supremo FM5 1000W w Goldzie. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę to, czego jeszcze nikt nie pokazywał. Endorphy chwali się, że poczyniło tutaj wiele zmian u swojego dostawcy OM, ale nie zdradza, jaki to jest OM. Jest go bardzo ciężko znaleźć. Ja znalazłem tutaj za OM i dzisiaj Wam właśnie dokładnie pokażę trzy i co zostało zmienione przez Endorphy i Synergy Cooling. Zapraszam, bo będzie bardzo ciekawie. Od serii FM2 musieliśmy czekać niemal 5 lat, jak nawet nie ponad 5.
motorów niż mniejszej liczby. No wiadomo, termika będzie troszkę lepsza. No i zobaczcie jeszcze na konwerterach DC. Można wyciągnąć już pewne wnioski. Moja buzia się trochę cieszy z tego powodu, że faktycznie udało mi się znaleźć, kto jest dostawcą OM. Jak się okazuje, nie jest to prosta sprawa i naprawdę musiałem spędzić trochę czasu, żeby znaleźć, wybadać, kto ten zasilacz zrobił. Ale myślę, że warto tutaj podkreślić to, że dział R&D, czyli dział badawczo-rozwojowy w Endorfi i wraz z połączeniem Synergy Cooling faktycznie podziałało, faktycznie wniosło dość sporo dobrego do tego zasilacza. Jak widzieliście na przebitkach, porównanie platformy pierwotnej od Same, a platformy, która już jest taka wyjściowa, którą widzimy właśnie w Supremo FM5, jest kilka ciekawych różnic. Przede wszystkim widzimy już tą korektę na panelu złącz modularnych, że te złącza są teraz wygodnie do odpinania. Także to jest już plus taki, który widać z zewnątrz. Dodatkowo możliwość wykorzystania swojego flagowego wentylatora, czyli Fluctusa, pozwoliło obniżyć wentylatorowi obroty, dzięki czemu zmniejszyć też emisję hałasu. Tak jak widzieliśmy, niektóre elementy zamiast płytki pionowej znajdowały się już na laminacie. Niektóre elementy jak przekaźnik obejściowy i NTC do prądów rozruchowych zostały przeniesione w okolice sekcji kluczowania, czyli nad filtrem EMI. Dodatkowo widzimy też kolejne dwa tranzystory MOSFET w sekcji prostowania. Zamiast 6 MOSFETów mamy 8. Czyli ta termika też się inaczej rozchodzi, te temperatury inaczej się rozkładają na większą ilość tranzystorów, oczywiście korzystniej, więc to też jest ogromny plus. No i zobaczcie kilka takich jeszcze rzeczy, jak na przykład brak tego deflektora powietrza, czyli tego blistra na wentylatorze, gdzie zawsze go widzimy. Widzimy też całkowicie inny rozkład, który dość sporo mi się wydaje jest wzorowany na zasilaczach Superflower, ale zobaczcie, że to, co widzieliście na przebitkach z testów, świetna regulacja napięć, niskie tętnienia,
Wysoka sprawność energetyczna, no tutaj mały minus, poniżej 10%, ta sprawność nam trochę spada, ale nie jest to coś, żebyśmy mogli zbankrutować, więc to są naprawdę gruszowe sprawy, tu bym się bardzo nie czepiał, dla mnie to jest niuans, ale warte odnotowania i trzeba to jakoś może w przyszłości poprawić. No i przede wszystkim ten ogromny zapas mocy w takim małym zasilaczu, 140 mm z modularnym okablowaniem, udało się wycisnąć 1350 W, czyli 35% więcej ponad tabliczkę znamionową. Słuchajcie, dla nowych kart graficznych oraz procesorów jest to niezwykle istotne, właśnie ten duży zapas mocy, ten moment, kiedy uruchamiamy grę, aplikację, gdzie mamy duży pik, duży skok, krótkotrwałe poboru prądu, ten zasilacz da radę. I on tutaj się wybija ponad te wszystkie zasilacze, które mamy do tej pory, aczkolwiek nie jest to jeszcze specyfikacja ATX 3.0, ale widać, że tutaj popracowano nad tym aspektem i kompatybilnością z najnowszymi kartami graficznymi i procesorami i to jest też niewątpliwy plus oraz zaleta dla nas jako kupujących w kontekście wydajnych komputerów. No i dochodzi jeszcze, słuchajcie, cena. A ta jest niezmiernie atrakcyjna, bo za 1000-watową jednostkę zapłacimy 699 zł. Niska cena, świetne osiągi, przede wszystkim bardzo cicha praca, nawet przy pełnym obciążeniu, nawet w footboxie. Słuchajcie, jak materiał się podobał, to oczywiście łapa w górę, subik i dzwoneczek, koniecznie ten dzwoneczek, żeby Was nic nie ominęło. Na razie, cześć.